Japoński poeta Matsuo Basho urodził się prawdopodobnie w Ueno, niedaleko Kioto, w rodzinie ubogiego samuraja. Jego rodzina należała do ninja, wojowników zwiadowców. W wieku 10 lat wstąpił na służbę u starszego o 2 lata od siebie Yoshitady Todo, krewnego daimyo, czyli pana feudalnego z prowincji Iga. Todo i Basho zostali przyjaciółmi. Połączyła ich pasja do układania wierszy w stylu haikai, formy poetyckiej modnej w okresie Edo, czyli w czasie, gdy rządzili shogunowie z rodu Tokugawa. W wieku 29 lat Basho udał się do Edo, obecnie Tokio. Będąc tam, szybko zyskał uznanie w kręgach literackich dzielnicy Nihonbashi. Lecz poszukując spokojniejszego i kontemplacyjnego życia, zamieszkał w skromnym domku w dzielnicy Fukagawa, podarowanym mu przez uczniów. Poeta odbył 4 długie podróże. Trzecią z nich, w towarzystwie ucznia Sora Kawai, odbył na północ kraju. W ciągu 156 dni przebył ponad 2000 km. W 1694 roku wyruszył w swą ostatnią ziemską podróż na południowy zachód Japonii. Zachorował i zmarł w Osace w otoczeniu poetów i uczniów. W czasie podróży tworzył dzienniki. Najsłynniejszy, pisany prozą i wierszem, to Ścieżki na daleką północ, arcydzieło literatury japońskiej. Ach, tak jak ty, zamieszkać w podróży, podróż mieć za gospodę, stół, wisiennik, przemierzać pola, drogi, upale i chłodzie. Miasta omijać, brzęczącą monetę za nic mieć, chleb przyjmować w darze, garść soli nad jeziorem zgarnąć w kieszeń. O wędrówce ludziom opowiadać, chociaż głusi, bezmyślni, występni, pod kamieniem ich małość pochować i wędrować, wędrować, wędrować.